powiedz obojętnie w jakiej dyscyplinie, jeśli ma, że tak powiem, jest sportowcem, to chce wygrywać. Ja tak samo, czy to są zawody, nie wiem, od czapki śliwek, czy zawody ligowe, czy nie wiem, nawet obojętnie jaka gra. No, ja zawsze chcę wygrywać, ja zawsze chcę rywalizować, a na końcu chcę wygrywać. W innych niż zwykle nastrojach, bardzo smutne ostatnie dni, kilkanaście dni, pożegnaliśmy Tomka Jędrzejaka i tak trochę więcej powagi będzie w dzisiejszym odcinku, ale zapraszamy na opinię na temat ostatniej kolejki, 13 już od kolejki PGE Ekstraligi, w towarzystwie dobrze wszystkim znanym, bo jest z nami Kuba Łączkowski, ambasador PGE Ekstraligi. Cześć Kuba. Cześć, witam serdecznie. Mateusz Dziopa, bardzo dużo redakcji musiałbym wymienić, więc naczelny, Radio Gol, przegląd sportowy, PGE Ekstraliga, a wystarczy na razie. Może na koniec coś weźmiemy. Cześć Mateusz. Witam. I tradycyjnie też jest z nami Tomek Kania z Tygodnika Żużlowego i też ambasador PGE Ekstraligi z Tarnowa. Cześć Tomasz. Czołem wszystkim. No to co? Jak już tak wprowadziliśmy, trochę sentymentalnie, troszeczkę, już jest oczywiście po pogrzebie Tomka Jędrzejaka. Jakieś wspomnienie króciutkie każdego z was, może być po jednym zdaniu, co mnie najbardziej, co zapamiętaliście, patrząc na Tomka, na Tomka Jazdę lub z jego kariery. No, ja akurat jakoś tak z Tomkiem osobiście nie mam jakichś wspólnych wspomnień, no bo on jeździł kiedy w Tarnowie w 2010 roku, ale aż tak dobrej pamięci nie mam, żeby sobie gdzieś jego sylwetkę przypomnieć. Takie pierwsze skojarzenie, które na myśl o nim przychodzi, no to wiadomo, jego indywidualne mistrzostwo Polski zdobyte na torze w Zielonej Górze. Mm-hmm. Mateusz? No ja z kolei pamiętam chyba we Wrocławiu, jaką to był silną osobowością i powiem szczerze, że no to też trzeba umieć sobie jednak zjednać tych wszystkich kibiców i tak dalej, żeby nikt nie powiedział tobie złego zdania ani nic. No a we Wrocławiu nie pamiętam meczu, w który nie byłby wywoływany przez kibiców i myślę, że to jest najlepsza wizytówka. No cóż, no i jak go zapamiętam, chyba tak jak powinniśmy myśleć o każdym zawodniku, wszystkich, przede wszystkim jako człowieka. To jest człowiek, po prostu. I chyba tyle po prostu, no. Dzięki. I Kuba. Wiesz co, ja przede wszystkim to, co już chłopacy wspomnieli, zdobyte mistrzostwo polskie indywidualne, to na pewno zapamiętam. To było dość charakterystyczne, że tak gruchy niskie trochę wyskoczył z całej stawki i zdobył pierwsze miejsce. Ale też zapamiętam tą taką wolę, chęć walki, tak jak ostatnio były Mistrzostwa Polski w Lesznie i z słów Wojciecha Krebera, że palił się do tej jazdy, więc to zapamiętam również, że ta chęć jazdy w każdym meczu na maksa, no i również jako człowieka też. Dobra, dzięki. Ja oczywiście Tomka Jędrzejaka darzyłem szczególnym szacunkiem, bo miał na kasku herb Manchester United, a ja lubię tą drużynę i zawsze, jak pamiętam, to był chyba czerwony kask, jeśli dobrze pamiętam. I kibicowałem mu, nawet właśnie z tego prostego względu, kiedy jeździł w Tarnowie, że to, o czym wspomniał Tomek, nie szło mu wtedy, ale to nie był dany sezon. Natomiast w każdym biegu było widać, że jak bardzo chce wyrywać te punkty rywalom. No i teraz mamy nadzieję, że jesteś w lepszym miejscu, na pewno jesteś w lepszym miejscu.
i z góry na nas wszystkich patrzysz. Komplet wyników 13. kolejki PG Ekstraligi. Mecz awansem z Cash Broker Stali Gorzów z Fojną Unią Leszno. No to jest mecz 45-45. My go troszeczkę już omówiliśmy przy okazji innego odcinka wcześniejszego. Natomiast działo się 3 razy w niedzielę ostatnią. Grupa Azoty Unia Tarnów pokonuje u siebie w Forbet Włókniarz 51-39. GKM Grudziądz z Mr. Garden przed Rostkiem oczywiście. Fenomenalny mecz w ogóle w wykonaniu ekipy Kępińskiego. 55-35 pogrąża Faluba z Zielona Góra. No i Betard Sparta z Getwell Toruń. Chyba też niespodzianka. 45-45. I zaczniemy sobie od meczu tego chyba najbardziej dziwnego, to znaczy w Grudziądzu, bo tam... A zresztą zobaczcie, jak mobilizowali się w ogóle zawodnicy i ekipa GKM-u i jak to wyglądało po 15 biegu, kiedy wydarli też punkt bonusowy, wydarli. W ostatnim biegu się rozstrzygnęło. A zobaczcie. Start, pierwszy ukłon zgrywamy i wygrywamy biegi. Na tym się skupić. Dzisiaj nie będzie walki za dużo. Start, pierwszy ukłon. I popatrzeć teraz na kolegę nieraz. Pomóż mi. Pierwszy ukłon, żeby to zrobić. Pierwszy ukłon, żeby to zrobić. Jak sobie jedziecie, to później się zrobimy. Dawać, koniec. Mateusz, od Ciebie zaczynamy. Falubas taki słaby, czy GKM taki mocny, czy po prostu GKM u siebie taki mocny i należało się im? O, nie wiem. Pierwszy łuk taki trudny. Może to powiemy. Ale nie, tak się wydaje, że to tak mogło być. Dużo przegranych startów przez Zielonogórzan, na pewno. No i też te wykluczenia Mateusza Tondera, gdzieś wykluczenie też po drodze Torsela, słaby mecz Zęgoty, no i mógł się odrodzić ten Protasiewicz, ale... Co z tego, nie? Właśnie, dokładnie, więc Zielona Góra ma cały czas ten sam problem, mianowicie brakuje drugiej linii. Ja mam takie wrażenie, że zawsze wyskoczy ktoś, jest jakiś lider, no ale ciężko jest znaleźć zawodnika, który będzie punktował jako ta druga linia. Ale co się stało właśnie, Kuba, z Grześkiem Zęgotą? Po prostu pomijajmy już te fakty, skandaliczne zachowanie kibiców, już sobie darujmy w tym odcinku te rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy dzisiaj tylko o czysto sportowych aspektach tych trzech meczów, ale właśnie Grzesiek Zęgota, ja go nie poznałem. Naprawdę, w tym meczu to nie był ten Grzesiek, którego ja znam i wszyscy go znamy. Widać, że brakowało u niego w sumie wszystkiego, tak? Zaczynając od odpowiednich ustawień, odpowiedniego przełożenia, po brak tej mocy na torze. Bo było widać, że już od samego startu gdzieś odstawał i nie było gdzieś możliwości, żeby całą stawkę za wyniku po prostu dogonił. Więc ja myślę, że to gdzieś utkwiło od początku właśnie sprzętu i poszło dalej niestety, co się zrodziło później tymi wszystkimi trzema, tak dokładnie tak, 3 wera i 1 wykluczeniem. Tomek, mówi się o Falubazie, teraz oczywiście bardzo ciężki mecz dla Tarnowa w Zielonej Górze, ale mówi się w kuluarach, że w Falubazie nie gra nie tylko sportowo, tam różne niesnaski, nawet Protasiewicz, który ma pretensje do Adama Skórnickiego o to, że nie pojechał z taktycznej. Naprawdę kibice Falubazu boją się o ten mecz z Tarnowem, więc jak ty uważasz, zmobilizują się po takim ciosie? Ja się obawiam, że ja nie jestem najlepszą osobą do oceniania potyczki zielonogórsko-tarnowskiej z wiadomych względów. Się dlaczego obawiać, bo faktycznie, jeżeli Protas ma wyraźne pretensje w wypowiedziach komentowych do
do Adama Skórnickiego, no to nie rokuje to najlepiej, a też potem jakieś wypowiedzi i opinie, czy to Andrzeja Kówczy na temat planowania treningów przedmeczowych, no to się wszystko tam rozładzi w szwach delikatnie w tym tygodniu, mówiąc i... No, czekuje się nam bardzo ciekawy mecz. Tak. Będzie ciekawie. Tutaj oczywiście w tym skrócie, który puściliśmy przed momentem, tam było widać, jak Robert Kościecha mówi do zawodników, że na torze nie ma walki, bo trzeba wygrywać starty. I to był chyba ten klucz, nie wiem, Mateusz. To co w sumie to można się z tą zgodzić, to co powiedziałeś na początku. Tam w tym urywku było widać właśnie, chłopaki, skupajcie się na startach i pierwszym łuku, bo potem nie ma ścigania. I to było właśnie, cóż dodać? No właśnie, cóż dodać. Tak to wyglądało, tak to wygląda zwykle w Grudziądzu. No. Ciężko tutaj, nie będziemy odkrywać Ameryki, szczerze mówiąc. No. I zaskakujące jest to, że tor, który jest zwykle taki, jaki jest w Grudziądzu, zaskoczył Zielonogórzan. Tam jest tydzień w tydzień to samo. I już widać było w tym sezonie, kiedy ekipy, które przyjeżdżały, były na to przygotowane. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś klątwa Lubuskiego i ona ciąży właśnie na ekipach z Gorzowa i Zielonej Góry. Oni tam mają najciężej po prostu. Mm-hmm. Ja mam taką trochę teorię, to nie jest może teoria, ale z dwóch drużyn, które są bardzo drużynami swoich torów, czyli Tarnów i Grudziądz, to Grudziądz jest lepszy w tej kategorii jeszcze ze 14 razy od Tarnowa, bo po prostu jeszcze bardziej to wykorzystuje. To zresztą widać w tym, pomijajmy Leszno, ale tak mi się to, Tomek, to wydaje. No właśnie, możesz też podzielisz się opinią na ten temat. Właśnie tutaj żałuję, że sobie jednej rzeczy nie sprawdziłem, jak dokładnie wygląda statystyka Grudziądza w tym roku u siebie. No bo faktycznie, no, pomijając ten sromotny łom od Leszna, no to... Chodzi mi bardziej o to, bo tam... Faktycznie... dają radę u siebie, no jak się muszą skupić, to faktycznie, no. Zgorzałem sobie poradzili teraz z Zieloną Górą. Tak, znaczy generalnie tak, zdarzały się tam porażki, tylko chodzi mi o to, że kiedy nóż jest na gardle, nawet ten ostatni mecz, przedostatni mecz u siebie, wygrali, teraz zdobywają bonusa i teraz są bezpieczni. I przede wszystkim Kuba, popatrzmy na punkty juniorów GKM-u, to jest po prostu 9 punktów, gdzie kiedyś, no, w internecie memy się dało robić z Dawidem Wawrzyniakiem, Kamilem Wieczorkiem. Teraz robią 9 punktów. Robert Kościecha, co powiesz? Ręka Roberta Kościechy. To jest to właśnie, że też było widać w Toruniu jakiś czas temu, że pod jego wodzą gdzieś juniorzy zrobili postęp. I tutaj widać to samo, tak? Przed jego przyjściem. Można porównać momenty juniorów przed jego przyjściem, a po jego przyjściu, że oni zaczęli być skuteczni, zwłaszcza u siebie. Ostatnio również, jeżeli dobrze pamiętam, Kamil Wieczorek wygrał bieg juniorski w Lesznie. Tak. Tak, więc no, mega duże postępy zrobili, patrząc na to wszystko, co się działo, czy w zeszłym roku, czy teraz też na początku. No, wielki szacunek za to, że udało się ich pozbierać, bo naprawdę z takimi komentarzami, jakimi się spotykali do tej pory, no to naprawdę nie jeden junior by pewnie już sobie dał spokój, a oni jednak dali radę. No to widać też było po jeździe Kamila Wieczorka tam w tym biegu z Jacobem Torselem, gdzie do końca walczył, bo i się udało ugrać ten jeden, no, ważny punkt. Jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o Zieloną Górę, no i też krując trochę. Błędy taktyczne Adama Skórnickiego. Też ostatnio w naszych gdzieś tam prywatnych rozmowach też z Kubą zwracaliśmy na to uwagę, że ten sezon jest fatalny, jeśli chodzi o menedżerów, bo nie ma chyba kolejki, w której któryś z nich nie popełniłby błędu, że nie puścił taktykę, albo zrobił w złym momencie. No tutaj Adam Skórnicki rezerwy taktycznej nie zrobił, co według mnie jest niezrozumiałe. I co? No i tak jak wyliczamy, no to chyba menedżerami bez błędów w tym sezonie, pomóżcie mi, jeśli się mylę, ale tacy, którzy nie popełniali błędów taktycznych, no to kto? No to Baron. Marek Cieślak. No, mi się wydaje, że Cieślakowi też się zdarzyło. A trener Baran? Nie. Trener Paweł Baran ostatnio, no, było po meczu w Toruniu, było trochę komentarzy na temat tego, że
Ten bieg 13 też bodajże tak. Był rozegrany praktycznie. Tak, tam chodziło, także... chodziło o to głównie, że w Toruniu 5 biegów odjechał Niki Pedersen, który Akułakow i Mroczka po jednym biegu, którzy przywieźli 0. I w teorii, oczywiście po fakcie to tak się łatwiej trochę mówi, no ale Nikiemu Pedersen po prostu pojechał bieg mniej. Tam były przymiarki z tego, co ja wiem, że pojechał w biegu 14, ale Bier nie puścił w 13 Pedersena przed siebie, no i cały plan legł w gruzach. Natomiast no, Pedersena można było puścić rzeczywiście w tym drugim biegu, w drugiej serii za Arturą Mroczkę, ale to już zostawmy, bo to jest kolejka, ale raczej Paweł Baran nie będzie w czołówce chyba do tego Szczakiela w tym roku. Chyba Marek Cieślak jest dla mnie strategiem niesamowitym. Piotr Baron ma trochę samograj, więc mu jest zdecydowanie łatwiej. No ale dobra, to już zostawmy. Naprawdę GKM Grudziądz zostaje w PGE Ekstralidze. To znaczy, ma duże szanse, że zostanie, bo są pewne matematyczne jeszcze... Teoretycznie jeszcze mogą być w barażach. Tak. Dokładnie. Natomiast... W 14 kolejce skrzyżują się z drugą parą z 13 kolejki. Mianowicie Grudziądz jedzie do Częstochowy, a Tarnów, który mierzył się z Częstochową, jedzie do Zielonej Góry. Ale zanim porozmawiamy sobie o tym, co działo się w Tarnowie w niedzielę, posłuchajcie Adriana Miedzińskiego. No, co miał po meczu do powiedzenia? Bardzo ciekawą rzecz. Bardzo ważny bieg, rezerwa taktyczna i traci się lidera. No dokładnie, to był bardzo mocny bieg z naszej strony, tak? Bo jechał Leon i Fredka. No taki jest ten sport, tego akurat nie przeskoczymy. Bo kontuzje się zdarzają, upadki, byle było ich jak najmniej i jak najmniej poważnych. Tak, cieszę się, że z Fredką najprawdopodobniej nie jest tak źle, że szybko do nas wróci i to jest pozytywna wiadomość, a w całym tym marazmie tego dnia wywozimy punkt bonusowy i z tego się trzeba cieszyć, tak? Tomek, od razu pytanie do ciebie. Czy Tarnów po tym zdarzeniu z Fredkiem Lindgrenem był w stanie wyciągnąć więcej z tego spotkania? Czy to było takie max, już gąbka wyciśnięta do... Nie, mimo to, że się Fredka rozwalił, to ja w bonus osobiście nie wierzyłem. Jednak ta strata z Częstochowy była za duża, tam było 54-36, jak się nie mylę, tak? Mhm. Był meczu, więc Częstochowa się okazała lepsza 6 punktami. Myślę, że Tarnów wyciągnął maks z tego, co tutaj mógł wyciągnąć, bo wszyscy pojechali na dobrym poziomie. No, teraz można dywagować, a gdyby Kildeman zrobił 4 punkty więcej, no ale to ktoś by tam z drużyny równolegle stracił te punkty, tak? Więc nie, myślę, że ten bonus nie był w zasięgu ręki. Te 2 punkty to był ten plan, który Tarnów chciał zrobić i go zrobił. Mhm. Chłopaków z Torunia zapytam o takie troszeczkę zabarwienie toruńskie. Najpierw Adrian Miedziński, Mateusz. Facet odżył niesamowicie w tej Częstochowie pod okiem, co? Znaczy pod ręką głównie Marka Cieślaka? Nie no, to jak każdy odchodzi z Torunia, prawda? Więc... No tak. No przepraszam, ja nie chcę tej trenera Cieślakowi, chociaż ten jest tak duży, że to jest, wiesz co, kwestia jakiejś głowy, uspokojenia się, tak, żeby docenić ten punkcik, który się ma, a niekoniecznie już gonić za dwoma za wszelką cenę, bo no, potem się rodzą z tego upadki, a Adrian jest nadal ambitny i to wiadomo od dawna tak właściwie. Mhm. Kuba, ale bo Adrian w tym sezonie bardzo dobry sezon, to już Mateusz skomentował, natomiast drugi zawodnik, który gdzieś tam coś z Toruniem ma wspólnego, niewiele, tyle co ja może z papiestwem, ale jednak do kościoła chodzę, więc Artur Mroczka i 10 punktów, a jeszcze Artur powiedział, przed, po tym meczu, że gdyby nie dwa błędy i ta świeca tam głównie, kiedy jechali na 5-1, byłby komplet. Artur Mroczka, no nie wiem co powiedzieć. No to był taki częsty występ Artura Mroczki w Tarnowie. Ja myślę, że to jest
poziom, jego poziom, który zawsze powinien na czarnowskim torze, jakby to powiedzieć, wykonywać. Mhm. Po prostu zdobywać tyle punktów, to może tak. Mhm. Więc nie dziwi mnie to w ogóle, że dobrze pojechał. Ogólnie cały zespół, tak jak Tomek też powiedział, dobrze pojechał. Swoje wszyscy zrobili, no wiadomo, gdzieś tam, no a gdyby ktoś tam pojechał bardziej, no można gdybać sobie. Zwłaszcza, że w tym sezonie Unia Tarnów zrobiła na swoim torze chyba właśnie najwięcej, to 51 punktów. Z Toruniem i z Częstochowem teraz właśnie drugi raz. Więc no, myślę, że to był maksymalny poziom, co mogli wyciągnąć. Tak? No, ten bonus był jednak nierealny. Zwłaszcza, że porównując Częstochowe czy do Zielonej Góry, no to jest spora różnica, jeżeli chodzi o formę w tym sezonie. Mhm. Do Mateusza jeszcze wrócę. Leon Madsen powiedział coś takiego, że gdyby nie zdarzenie z Fredkiem, to oni byli w stanie wygrać ten mecz. Tak czy nie? Bo rezerwy Tomek policzył chyba, rezerwy taktyczne na Fredce. 6 punktów zrobiły. 6 punktów, więc czy Fredka pewnie zrobiłby więcej, ale czy to by wystarczyło? Czy to jest takie gdybanie, może to zostawmy, jak według ciebie to? Znaczy ja mam wielką słabość do Leona Madsena, to od tego zacznę, ale chyba niekoniecznie się z nim zgodzę. No, z jednej strony to jest gdybanie, ale pogdybajmy, a czemu nie? A czemu nie? Wydaje mi się, że Fredka zrobiłby dwucyfrówkę, czyli jak tam Tomek policzył 6 punktów było, tak? No to doliczmy... 6. No ja bym powiedział doliczył 4 czy 5 oczek, tak do tej dwucyfrówki i wynik nie powiedziałbym, że jest na korzyść Częstochowy, więc... Więc niekoniecznie po prostu, ale to jest gdybanie i ja bym to zostawił. Dokładnie. Dobrze. Najważniejsze, że Fredka jest cały, także i pojedzie tak, w jakim meczu. Tak. Najważniejsze, że w ogóle jak tą kraksę widzieliśmy, jak byłem na łuku pierwszym, no nie wyglądało to tak, ale to jest ta Maksyma Żużowa stara i prawdziwa, że te wypadki, które wyglądają najgorzej, są najłagodniejsze w skutkach, więc tu chyba tak było. Kciuk skręcony, kciuk albo palec. Chyba kciuk. Dobra, Tarnów jedzie do Zielonej Góry. To będzie meczycho. Ja też tam będę. Tomek też tam będzie. I będziemy żegnać którąś z drużyn z Ekstraligi. Pomachamy. A weźmiecie chusteczki? Proszę? Czy chusteczki weźmiecie? Ja z reguły nie noszę, więc... Od Tomka. Nie wiem. Od Tomka. Też nie. Rzadko mam przy sobie, więc... Od kogoś pożyczymy. Zwłaszcza, że Targów ma ciekawą statystykę. Też sprawdziłem, trochę się pobawiłem w Guru, którego pozdrawiam. Targów w tym sezonie na wyjeździe zrobił najmniej 33 punkty, najwięcej 39 punktów. Niby no, statystyka nie po stronie Targowian, ale w przypadku meczu Grudziądza ostatniego z Zieloną Górą mówiłem, że IKM-owi nie uda się bonusa wyciągnąć, a się udało, także jest dla was też nadzieja. To jest tam, gdzie logiki czasem nie ma w tym sporcie i z drugiej strony 39 punktów, Tarnów potrzebuje 43, ale z drugiej strony, jak sobie tak myślę, na którym wyjeździe nie zrobić tych 43, jak nie w Zielonej Górze, no bo rozbitej Zielonej Górze z tego, co się... Ale zostawiamy, oczywiście Falubas jest faworytem tego spotkania i... No i zobaczymy, będzie ciekawie, ale to już zostawiamy i przechodzimy do ostatniego meczu numer 3. Szybko dzisiaj lecimy. Odcinek wyjątkowy. No przykro, że taki wyjątkowy, no ale to już nie wracajmy. Wrocław, Toruń 45-45. No, jakiś urywek z tego meczu teraz na pewno się znajdzie. No cóż, remis na pewno nas przed meczem nie satysfakcjonował, ale w tej sytuacji no, bierzemy co jest. Toruń postawił dzisiaj naprawdę bardzo wysoko poprzeczkę. Pomimo braku swojego wiodącego juniora naprawdę
było nam bardzo ciężko. No, pomijam już fakt głupich jakichś defektów, problemów w pierwszym wyścigu. Max von Rebicka, defekt na wyraźnym prowadzeniu, gdzieś tam problem Maćka Janowskiego, jakiś taki przejściowy, do teraz nie wiemy co tak faktycznie się stało, gdzieś tam na moment motocykl stracił moc. No, jakieś drobne, dziwne błędy sprzed Maxa Afrika, który spisywał się na treningu bardzo dobrze. No dzisiaj jakby no to coś nie zagrało. No i tyle, no wszyscy robili co mogli. Przecież teraz nie będziemy tutaj się rozliczać. To mogę powiedzieć, na pewno cieszy postawa Przemka Liszki, który oprócz zwycięstwa w biegu młodzieżowym no, pogonił kota i seniorom toruńskim też, także to na pewno cieszy. Bardzo smutny Rafał Dobrucki. Okazało się, że Getzwell Toruń to jest jednak trudny orzech do zgryzienia czasami. Maciej Janowski być może uratował w 15 biegu play-offy dla Wrocławia. Przedziwny mecz, przedziwna pozytywnym znaczeniu tego słowa postawa gości z Torunia. No i teraz panowie, wypowiadajcie się. Mateusz, Wrocław nie ciekawie tam było po meczu. Mateusz. Znaczy nie ciekawie. Wrocław zgubiła pewność siebie. To jest moja teoria, bo tor był ponoć polany tak rzęsiście i tak solidnie, że polewaczka, chyba Maciej Markowski to napisał z przeglądu, że polewaczka była dłużej na torze niż zawodnicy na jego obchodzie przed meczem. To tylko pokazuje, jak bardzo został ten tor polany. A to, że Toruń lubi mokre nawierzchnie, no to wiadomo nie od dzisiaj. Wrocław chciał przetestować coś przed playoffami, zlekceważył Toruń i o mało się nie przejechał na tej pewności siebie. Ostatnie okrążenie, pierwszy łuk tak naprawdę, za szeroko w niego wszedł Doyle. Maciek Janowski, ale Maćka pozdrawiamy. Maćka pozdrawiamy, no i Maciek przede wszystkim też jeździł na żużlu. Tak, dokładnie, dlatego mi się myli. I właśnie, Maciek Janowski wjechał bliżej kredy, minął elegancko Doyla. No a to, że we Wrocławiu trzeba jeździć i trzymać ładnie kredę, to też wiadomo nie od dzisiaj, więc no błąd Jasona. Zdarzyło się. No i marzenia, toruńskie marzenia o wygranej we Wrocławiu poszły, odjechały. Mnie to interesuje, Kuba, zaraz do ciebie właśnie przejdę. Czy kibice w Toruniu to tak są dumni bardziej, że fajnie Toruń pojechał, czy kurczę, aż żałują tego punktu? Co bardziej, jakie emocje przeważają? Teraz w tym momencie przeważają emocje te pierwsze, jakie mówisz, że Toruń bardzo dobrze pojechał i jest radość z tych dwóch punktów. Ale na początku, wiadomo jak to jest zawsze od razu po meczu, że gdzieś ten niedosyt pozostaje, że było blisko, zabrakło pół okrążenia do tego, żeby te trzy punkty zgarnąć. No ale z biegiem czasu, jak już trochę się ochłonie, no to wiadomo, że już są inne wnioski wyciągane i przeważają właśnie te wszystkie komentarze, jakie mówię, pozytywne, że Getwell bardzo dobrze pojechało we Wrocławiu, pomimo tego, że jechali bez Rune Holty i tego samego dnia, jak był mecz, okazało się, że bez Daniela Kaszmarka, więc praktycznie czterech zawodników wyciągnęli remis. Więc to jest naprawdę mega sukces dla klubu. No i też pokazali bardzo duży charakter, bardzo dużą waleczność w czasie tego meczu. No tutaj ale jeszcze pani powiedzieć, że zadziwił przy braku Kaczmarka Igor Kopeć-Sobczyński, no bo zrobić cztery jedynki na wyjeździe, gdzie Igor Jagiemy tego sezonu nie ma najlepszego, no to jest jednak wyczyn. Cztery jedynki ostatnio łatwiej zdobyć chyba w szkole niż na torze, więc szapoba. Ale nie no, Igor bardzo, akurat moja mama też pozdrawiam, a dzisiaj mamy taki dzień. Jest nauczycielką i to jest trochę taka anegdota, bo ona siedziała oczywiście podczas matur. Jako że polonistka, no to siedziała na matematyce, pilnowała uczniów. Igor ponoć bardzo grzeczny chłopak. Bardzo taki, wiesz, tak jak sprawia wrażenie w parku maszyn, na to, że bardzo grzeczny, spokojny. To zdobądź jeszcze nam wyniki na następny raz, jak te matury mu poszły. O, pogratulujemy. O. No, a teraz jak tak patrzysz na punkty, rzeczywiście to, co Kuba powiedział, w czterech zawodników
Doyle 8 punktów, Przedpełski 6 punktów, Iversen to jest w ogóle w mega formie w tej części sezonu, znalazł 14, no i Jack Holder, takiego rezerwowego fajnie mieć. Sparta, jeśli wejdzie do playoffów, a pewnie wejdzie, no to już nie jest taki faworyt, o którym rozmawialiśmy jeszcze jakiś czas temu. Przynajmniej do srebrnego miejsca, według moich typów, Tomek. No wygląda na to, że nie, że troszkę się tam jakaś taka sportowa czkawka we Wrocławiu pojawiła. Chociaż tak naprawdę, no... Wypadek przy pracy? No, znaczy nie. Nie. Tak, patrząc na te punkty, no to myślę, że we Wrocławiu mają taki trochę ból głowy o Maxa Frickę, bo on ma takie... sinusoidalną tą formę, ma takie skoki, raz lepsze, raz gorsze, to nie jest takie unormowane i pewnie on może być chyba języczkiem uwagi, tak mi się wydaje, bo reszta zespołu raczej no, robi swoje, nie? Mhm. A jeszcze Waszek Milik jest nierówny. No i zwróć uwagę, że Maksiu Drabik, okej, punktuje, ale to nie jest ten sam Maksiu Drabik, który przyzwyczają nas do jakiegoś wyższego mimo wszystko poziomu. Tak sobie właśnie dzisiaj o tym z Michałem Krościelem dyskutowałem przy okazji Elite Series, że no Maksiu jakby minimalny zjazd tam zaliczył i to też może być ważne, biorąc pod uwagę, że oni jednak, u nich ten Maksiu zalicza te wszystkie staty drużdża. A Michała Krościela też pozdrawiam. Tak. Tylko też wracając na chwilę do tego tematu, chciałem jedną rzecz zaznaczyć, że tak jak w przypadku Unii Leszno, kryzys był zaplanowany. Menadżer pod Warą mówił o tym, że ten kryzys przyjdzie w lipcu i faktycznie on przyszedł. Teraz pytanie, czy tutaj ten kryzys, można też powiedzieć, jest zaplanowany, że przyszedł na końcówkę rundy zasadniczej. No, czy tutaj jednak jakaś awaria się zdarzyła? No, czekajcie, mnie zatkało i tak sobie teraz dumam. O tym, co powiedzieliście. Ale dobra, tak czy siak uważam, że i Max Drabik, to jest jak na takiej skoczni mamuciej, to bóle jeszcze przeskakuje i tak spada na 150, nie? Także podszlifuje poziom nart i będzie 180-200 znowu leciał. Możliwe to jest. Bez sensu jest to porównanie. Więc to jest piękne porównanie. To jest piękne porównanie, ale najważniejsze jest, że bóle przeskakuje, więc 7 punktów. Toruniem. Toruń wbrew pozorom nie jest słabą drużyną. Tam są... Następny, cholera. Tak. Wiecie co? Bo tak się mówiło, że Toruń... W ogóle przed sezonem przecież mówiło się, że Toruń będzie mistrzem Polski. Albo głównym... Nie, przepraszam. Głównym konkurentem w ogóle Leszno. Nie zaprzeczycie, bo tak było. Nie, zaprzeczę, bo ja zawsze typowałem, że będzie powtórka finału sprzed roku. Ja też, ale dobra, tam mówili. Pan menadżer mówił na prezentacji zespołu, że celem zespołu jest walka o złoto. No, niech się, Kuba. A to co roku? Kuba, to jakby to ty się przyznajesz, że mówiłeś, że będzie Getwell Toruń w finale. Jakby co, musimy z takiego kozła znaleźć. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo krótki chyba ten odcinek wyszedł. Trzy mecze omówiliśmy. 14. kolejka PGE Ekstraligi. Ostatnia rundy zasadniczej, czy też sezonu zasadniczego, jak kto woli. Prawdopodobnie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy na pewno, ale będzie na pewno się działo dużo, bo będziemy znać pełną pulę rozstrzygnięć. A tak wygląda tabela. Na pierwszym miejscu Fogołnia Leszno, bez zmian Kaszbroker Stal Gorzów drugie, Betard Sparta jest jeszcze na trzecim miejscu i Forbet Włókniarz na miejscu czwartym. Te cztery zespoły prawdopodobnie spotkają się w fazie play-off. Piąty Getwell i szósty Mr. Garden GKM. Drużyny Toruń bezpieczny, Grudziądz prawdopodobnie też nie będzie, będzie miał zaraz wakacje. No i siódma, ósma drużyna Grupa Azoty Unia Tarnów, Faluba Zielona Góra. Niesamowicie ciekawy mecz w Zielonej Górze. Tak sobie ostrzymy zęby, a to się może okazać, że pierwsza seria będzie pozamiatane, jeśli chodzi o Tarnów. Ale zobaczymy. Na dzisiaj dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich, których wymieniliśmy wcześniej. Maćka Markowskiego, Wojtka Kerbera wspomnieliśmy, no i Michała Korościela, który być może kiedyś do nas dołączy. A co? Będziemy się starać, żeby Michał do nas wpadł. I mamy Mateusza.
Co? I mamy Mateusza. Mamy Mateusza. Przepraszam. I jeszcze, i oczywiście pozdrawiamy mamę Mateusza, polonistkę. Ja byłem słaby z polskiego, naprawdę, nie wiem, nie umiałem pisać. Dalej pewnie słabo piszę, ale nieważne. Natomiast moimi gośćmi i waszymi gośćmi byli dzisiaj Kuba Łączkowski, PG Ekstraliga, ambasador. A na razie tak zostawimy. Dzięki, Kuba. Dzięki wielkie. Mateusz Dziopa, w dziopli siedzący, Radio Gol, przegląd sportowy, cztery okrążenia. I na razie tak zostawmy. I zostawmy to na razie tak jak jest, wszystko w swoim czasie. Jak cztery okrążenia, Mateusz? No, mamy ambitny plan, mam nadzieję, że w końcu złapaliśmy kontakt, też mieliśmy pewne zmiany w swoim życiu, więc mieliśmy sporo rzeczy, no ale teraz zapauzowane mamy było. Kolejnego chętnego mamy, więc mam nadzieję, że się w końcu uda podjechać, a będziemy jechać znowu do Torunia, więc tam chyba się szykuje. No to ja oczywiście polecam profil Cztery Okrążenia z Życia. Zobaczcie, kto jeszcze nie widział. Bardzo fajna praca Eweliny Włoch i właśnie Mateusza. No i Tomasz Kania, tygodnik żużlowy, ambasador PG Ekstraligi. Dzięki, Tomek, do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Ja pozdrawiam, Rafał Martuszewski. A tyle. Cześć.